Dzień drugi. Cicha dziewczyna. A tak zimno. Po obudzeniu się nie czułem się lepiej. Zamiast tego czułem się jeszcze bardziej zmęczony. Miałem nadzieję znaleźć szansę na ucieczkę, kiedyby zasnęła. Jednak czas mijał, ona nie okazywała oznak zamykania oczu. Nie dałem rady i zasnąłem pierwszy. Ostatnią rzeczą, którą pamiętam, było jak zapalała kolejny papieros. Musiałem być bardzo wyczerpany, skoro tak zasnąłem. Otworzyłem oczy w otumanieniu i zobaczyłem nieznaną twarz tuż przed sobą. A! Odruchowo odskoczyłem i próbowałem zasłonić pierś moimi rękoma. Mimo to moje związane ręce przypominały mi o statusie zakładnika. Mimo to byłem zaskoczony nową twarzą. Gapiłem się na tą nową dziewczynę przede mną. Pierwszą rzecz, którą spostrzegłem, były jej piękne oczy. Czyste, brązowe jak kawałki bursztynu. Jej gruba kurtka oraz ciemnoczerwony sweter wyglądały na stare. Jej mała postura sugerowała, że mogła być w gimnazjum, więc ewidentnie nie pasowała do tego miejsca. Nie wiedziałem, kim była, ale szybko zauważyłem nóż w jej ręce. Patrywała się prosto we mnie, ale nie okazywała żadnych oznak mowy. Co emitowało niewytłumaczalną presję. Kim jesteś? Próbowałem się jej zapytać, jednak ona odmówiła odpowiedzi, tylko kręcąc z głową. Była na baczności każdego mojego ruchu z zaciśniętymi warkami. Dookoła nie było żadnej oznaki porywaczki. W pokoju byliśmy tylko my. Innymi słowy, dobra okazja na ucieczkę. Poproś o pomoc. Czy możesz rozwiązać moje więzy? Przekręciła głową. Nie miała żadnego zamiaru pomagać, więc starałem samemu się rozwiązać. Jej wyraz się żywo zmienił, kiedy zauważyła moje starania. Nie, nie ruszaj się. Tak jak się spodziewałem. Mogły się tutaj pojawić tylko kolejna ofiara albo wspólnik. Skoro nie była związana, tylko trzymała nóż, musiała być strażnikiem. Cicha dziewczyna i odludek. Co za dziwaczne połączenie. Taki wątek w filmie szybko pobudziłby krytyków. Wyglądało na to, że rzeczywistość mogła być bardziej niedorzeczna od fikcji. Zrobiłem wdech, nie mogłem się powstrzymać od śmiechu ze stresu. Nie miałem pojęcia, dlaczego miałaby wybrać ją na partnera. Mogłem rozbroić kogoś o jej posturze, nawet jeżeli miała nóż, zakładając, że była sama. Jest tu jeszcze ktokolwiek? Nie będzie postępu, jeśli nie zaiskrzę rozmowy. Po zastanowieniu się postanowiłem odzywać się proaktywnie. Gapiła się na mnie wąsko bez odpowiedzi, sprawiając zadumę, czy w ogóle zrozumiała. Poproszono cię, aby mnie strzec, prawda? Nadal bez odpowiedzi. Możesz rozwiązać dla mnie linę? Już nie czuję rąk. Jeśli nadal tak zostanie... Zaprzeczyła głową, w końcu przemawiając po dłuższej ciszy. Starsza siostra powiedziała mi, żebym cię nie słuchała. Jej głos był lekki niczym dym na wietrze. W końcu słyszałem, jak mówi, bo już frustrująco było słyszeć coś równie bezowocnego. Kim jest ta starsza siostra? Kim jest starsza siostra? To ta z długimi włosami, która mnie porwała? Gdzie ona jest? Muszę z nią porozmawiać. Pomimo ciągłych pytań nie otrzymałem od niej żadnej odpowiedzi. Być może zbyt żywo je zadawałem, co zbudziło jej ostrożność. Patrzyła na mnie podejrzliwie, ale odmawiała kontaktu. Powiedziałem sobie, że muszę się trzymać, zachować spokój w takich sytuacjach. Wziąłem głęboki wdech, aby stłumić mój niepokój. Próbowałem się uśmiechnąć, aby rozrzedzić atmosferę. Masz coś do jedzenia?
Nie mów mi, że twoja siostra tego również zabroniła. W pustym żołądku nie miałem sił. Nie jadłem nic od wczoraj, a wytrzymałość opuszczała mnie szybciej w tej zimnej pogodzie. Musiałem zachować siły na moją szansę. To była wojna na wyniszczenie. Albo one mnie puszczą, albo ja poddam się pierwszy. Powiedziała czynami. Położyła miskę na podłodze, z trudem wzięła butelkę z wodą i ostrożnie nalała jej trochę. Proszę. Przekazała mi miskę, a potem przyniosła paczkę krakersów. Martwiąc się, że mogę uciec, nie spuściła ze mnie wzroku. Ręka trzymająca nóż nie złagodziła uścisku. Cicho obserwując jej ruchy, miałem nadzieję wyczytać jej myśli, ale nie dopatrzyłem się niczego poza napięciem. Piłem wodę z dużym wysiłkiem, wylewając jej sporo na moje ubranie z powodu związanych dłoni. Moje ubrania znowu były mokre, nim dobrze zdążyły wyschnąć. Twarde krakersy smakowały jak sama mąka, trudne do przełknięcia nawet z wodą. Wiedziałem, że nie był czas na wybrzydzenie. Musiałem cieszyć się każdą okazją do uzupełnienia sił. Zauważyłem mi zakłopotany wzrok. Zapytałem. Coś nie tak? Starsza siostra nie jest zła. Puści cię, kiedy tylko dostanie pieniądze. Więc proszę, nie ruszaj się. Będę współpracować. Przynajmniej na razie. Nie skończyłem jeszcze zdania, ale już wyglądała na zadowoloną i nieco opuściła gardę. Organizując zdobyte informacje, zacząłem planować kolejne ruchy. Czy nauczyciel zauważy, że coś jest nie tak, kiedy nie będzie mnie w szkołce wieczorowej? Wątpliwe, biorąc pod uwagę, jak często wagarowałem. O ile nie trwało to wystarczająco długo, ale nawet wtedy raczej skontaktowałby się tylko z rodzicami, a nie z policją. Zacząłem żałować, że nie mam więcej przyjaciół, którzy by zauważyli moje zniknięcie. Spodziewać się, że mnie wypuści po otrzymaniu okupu? Czy to naprawdę było takie proste? Przypominając sobie ten wredny uśmieszek, nie czułem się zbyt przekonany. Dziewczynka przykucnęła przy ścianie i wpatrywała się we mnie, trzymając się za nogi. Nie było w jej oczach żadnej ciekawości, tak jakby nic jej tutaj nie interesowało. Po prostu pilnowała tego miejsca w czyimś imieniu. Starsza siostra, he? Biorąc pod uwagę ich relację, było mało prawdopodobne, aby to ona zaplanowała porwanie. Była raczej wspólnikiem wykonującym rozkazy. W przeciwieństwie do stereotypowych grzecznych dziewczyn, które paliły albo farbowały włosy, ona wyglądała no dobrze wychowanego, ale nieśmiałego dzieciaka. Przynajmniej gdybym nie spotkał jej w takiej sytuacji. Więc kto zaplanował to wszystko? Z jakiegoś powodu czułem, że sprawy nie były takie proste, jak się wydawały. Było zbyt wiele punktów podejrzeń, jeżeli to one to wszystko zaplanowały. Nawet przeniesienie mnie tutaj powinno być dla nich kłopotem. Obawiała mnie też osoba, z którą się kontaktowały. Ej! Zawołałem, starając się zwrócić jej uwagę i rozpocząć rozmowę. Była młodsza od porywaczki z wczoraj i dużo mniej agresywna. Mogła istnieć szansa na to, aby ją przekonać. Jak zdobyłyście moje informacje? Jesteś uczennicą, tak? Wiesz, co robicie? Patrzyła na mnie bez wyrazu. Nie byłem pewien, czy mnie usłyszała. Ta może być jeszcze bardziej kłopotliwa niż tamta pierwsza. Mogłem przynajmniej domyślić się myśli porywacza, jeśli była jakakolwiek rozmowa. W tym tempie tylko marnowałem teraz czas. Nie wiem, co ci powiedziała, ale to jest porwanie. Starałem się brzmieć bardziej groźnie, aby zmusić ją do mówienia. Za to jest kara. Nawet jeżeli jesteś nieletnia, to uwikłałoby twoją rodzinę. Wiesz o tym? Tylko cię wykorzystują. Później mogą zrzucić za to winę na ciebie. Starsza siostra nie zrobiłaby tego. Nagle przerwała mi. Dlaczego jesteś taka pewna? Ponieważ była dla ciebie miła? Myślisz, że później również będzie po twojej stronie?
W końcu zmusiłem ją do rozmowy. Próbowałem naciskać dalej. Powiedziała ci swoje plany po dostaniu pieniędzy? Czy naprawdę ją znasz? Starsza siostra nie zrobiłaby nic takiego. To ty jej nie znasz. Przerwała mi głośno i nagle wstała. Jej krucha postać się trzęsła. Nie spodziewałem się tak nagłej reakcji. Być może jej relacja z tą dużą siostrą była bliższa niż myślałem. Oczywiście, że nie znam twojej siostry. Zamilkłem na kilka sekund i spojrzałem na nią chłodno. Jedyne co wiem, to to, że jest porywaczką. Tylko to ma znaczenie. Kłamca! Nie wiesz dlaczego, siostra? Podniosła nóż i krzyczała na mnie, ciężko dysząc. Ale połknęła ostatnie słowa, zanim się zdradziła. Dlaczego więc? Starsza siostra jest po prostu... Mierząc się z moim pytaniem, opuściła wzrok. Martwiąc się, że może się zbytnio zburzyć i wyrządzić mi krzywdę, zdecydowałem zmienić temat, pomimo chęci kontynuowania. W każdym razie nie rozumiem tego, ale ty lepiej przemyśl to sobie. Zimno zakończyłem rozmowę, pozwalając jej wpatrywać się we mnie z namyśleniem. Nieważne jak mocno w siebie wierzyły, nikt by nie pozostał bez reakcji po takich słowach. Nie działałem jednak jak skuteczne były. Mogłem tylko czekać i obserwować. To nie tak. Nie będąc w stanie odpowiedzieć, kucnęła pod ścianą w smutku, mamrocząc z głową w ramionach. Widząc, że niemal się popłakała, poczułem się niemiło, ale byłem gotów zrobić wszystko, bylebym się stąd wydostał. Poza tym, to one były winne. Nie powinienem czuć się winny, nawet jeżeli je trochę zranią. Rozmawiajmy z nią. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Co masz na myśli? Jest wiele bogatych ludzi do porwania. Dlaczego akurat mnie? Czy małe dziecko nie było byle łatwiejszym celem? Nadal nie wiedziałem, dlaczego mnie wybrały. Gdybym mógł się tego dowiedzieć, to być może mógłbym zgadnąć tożsamość sprawcy. Nie wiem. Starsza siostra poprosiła mnie tylko, żebym cię pilnowała. Dociekaj dalej. Więc to ona zaplanowała wszystko? Nie, nie, to był pan Ken. Próbowała bronić swoją starszą siostrę. Jednak zamilkła natychmiast, kiedy zdała sobie sprawę, że powiedziała za dużo. Pan Ken. Nie przypominałem sobie tego imienia. Czy naprawdę wybrali cel na ślepo? Albo był jeszcze inny wspólnik, a ten gość był tylko ich kontaktem? Ten pan Ken, o którym właśnie wspomniałaś. Nic nie wiem. Próbowałem ją przechytrzyć, ale się nie udało. Z wiszącą głową odpowiedziała niewesoło. Jej głos był równie zimny, co jej spojrzenie. Od jak dawna znasz starszą siostrę? Od jak dawna znasz starszą siostrę? Patrzyła na mnie ostrożnie. Tak jakby nie była zadowolona, że mówię złe rzeczy o jej starszej siostrze. A, bardzo lubisz swoją siostrę, he? Westchnęła lekko. Depresja nie ulżyła ani trochę. Ta. Przytaknęła bez zawahania. Była tak pewna, tylko kiedy coś dotyczyło jej starszej siostry. Co jeżeli jesteś manipulowana? Co jeżeli jesteś manipulowana? Nie chcę tego słuchać. Niezdarnie obróciła głowę, aby ukryć się za książką i odmawiała dalszej rozmowy. Było tak zimno. Bez mojego płaszcza miałem tylko tą koszulkę termiczną, która jest dalece od odpowiedniej na taką pogodę. Musiałem się rozgrzewać nawet do odpoczynku. Nie mogłem zachować energii bez snu.
Możesz podać mi płaszcz. Jest mi trochę zimno. Zwróciła wzrok na płaszcz, ale tylko przekręciła głową, nieporuszona. Nie. Chcę tylko się ogrzać. Byłoby dla was problemem, gdybym zachorował, racja. Zawahała się, ale podała mi koc na łóżku, kiedy zobaczyła, że nie kłamię. Proszę. Dziękuję. Więc proszę nie uciekaj, okej? Słysząc ten niemal błagalny ton, na ułamek sekundy nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Nie żebym miał wybór, o czym ona sobie myślała. W każdym razie, w końcu mogłem miło odpocząć. Życie więźnia było zaskakująco nudne. Nic nie mogłem zrobić ze związanymi dłońmi, a jedyna osoba, z którą mogłem porozmawiać, milczała jak skała. Nie było telefonu, telewizji, internetu. Zazwyczaj niewystarczające 24 godziny teraz ciągnęły się w nieskończoność. Ona jednak nie wyglądała na znudzoną w żadnym calu. Przekręcając strony Bóg jeden wie o jakiej książki, obserwowała moje ruchy od czasu do czasu. Zjadłem te same krakersy na śniadanie i obiad. Również poszedłem raz do łazienki, mając nadzieję na znalezienie sposobności do ucieczki. Czekała na zewnątrz. Kiedy byłem w środku, ani nie poganiając mnie, ani nie odpuszczając. Nie znalazłszy niczego przydatnego, wróciłem w pośpiechu. Czy nie jesz niczego bardziej normalnego? A może po prostu kochasz krakersy? Jadła to samo co ja. Były tanie i bez smaku, nieważne jak długo je przeżuwałeś. Jedyne co sprawiały, to wysuszenie ust. O ile nie wygrałeś ich rocznego zapasu na loterii, nie było powodu, aby ciągle je jeść. Zacząłem rozmowę z nudów. Podniosła głowę w zamyśleniu. Są bardzo tanie, nie wystarczają na długo. Nie martwisz się złą dietą? Była w nich tylko skrobia, nie mówiąc o błonniku czy witaminach. Dosyć ironiczne, jak na coś, co nazywało się sucharkiem żywieniowym. O. Nie okazywała troski o zbalansowaną dietę. Nie podniosła nawet głowy, tylko odpowiedziała mną szalacko. Przez cały spędzony z nią poranek nie udzieliła żadnej prawdziwej odpowiedzi, z wyjątkiem, kiedy pytałem ją o starszą siostrę. Całkiem niesamowite, muszę powiedzieć. Dziwne jednak, nie sprawiała wrażenia, jakby jej siostra obchodziła ją tak bardzo. Raczej po prostu nie dbała o nic innego. Czy ustaliliście coś z moim ojcem? Nie mam pojęcia. Jej niezachwiana odpowiedź nie wydała się być kłamstwem. W każdym razie zaintrygowało mnie, czy w ogóle nie dba o postęp okupu. Nieważne kim jesteś, musisz o coś dbać. Może to być rodzina, praca, albo jakieś marzenie. Ona nie miała żadnego z nich. Nie było nawet żadnej jej złości przeciwko mnie, tylko ostrożność w najgorszym przypadku. Próbuj rozmawiać. Dlaczego lubisz tak swoją starszą siostrę? Wahając się nieco, zdecydowałem nazwać wspomnianą osobę tak, jak ona ją nazywała. Ponieważ starsza siostra dobrze się o mnie troszczy. To wszystko? Nie powiedziała nic więcej, pomimo pauzy, kiedy zdałem sobie sprawę, że skończyła. Zmarszczyła brwi, gapiąc się na mnie. Byłaś gotowa zrobić to wszystko tylko dlatego, że dbała o ciebie? To dosyć duży ciężar. Musisz być mało wymagająca. Co do diabła? Jeżeli miło ją traktujesz, może nawet zabić kogoś dla ciebie. Porwanie nie jest drobnym przestępstwem w żadnym kraju. Można za nie spokojnie dostać 10 lat więzienia. W końcu zrozumiałem, dlaczego gangi lubią rekrutować studentów. W tym wieku każdy miły dla ciebie musi być przyjacielem, a dla przyjaciela zrobi się wszystko.
Nie będąc w stanie odpowiedzieć, cień zamieszania przemknął po jej oczach. Ponieważ starsza siostra jest taka miła, tak chce jej pomóc. Czy to dziwne? Potwierdziła cicho. Zależy, w czym jej pomagasz. Stwierdzenie było proste, ale zawierało sugestię. Może nikt inny się o nią nie troszczył poza tą starszą siostrą. Tak wiele rzeczy bierzesz zapewne, które dla nas nie są. Przypominając sobie jej słowa z wczoraj, zdałem sobie sprawę, że mogę mieć rzeczywiście problemy. Teraz czuję po prostu sympatię. Może miały swoje powody, aby to zrobić. Tak jak powiedziała, świat nie jest sprawiedliwy. Gdybym tylko mógł je przekonać do puszczenia mnie. Pośród ciszy nagłe wibracje telefonu brzmiały gwałtownie. W przeciwieństwie do wczoraj, dziewczyna natychmiast odebrała telefon. Halo? Być może została zapytana o mnie, ponieważ rzuciła na mnie wzrokiem odpowiadając. Tak, jest w porządku. Nie mam pojęcia, jaka była treść rozmowy. Mogłem tylko zgadywać po jej słowach. Okej. To była porywaczka ze wczoraj. Gdzie mogła być, jeżeli potrzebowała dzwonić, żeby potwierdzić moją sytuację? Czy już skontaktowała się z kimś, żeby otrzymać okup? Albo mieli inne bazy? Jest tuż obok mnie. Dobrze. Dziewczyna podała mi telefon. Podniosłem moje związane ręce, potem wzruszyłem ramionami bezwładnie. Zawahała się na chwilę, potem przystawiła mi telefon do ucha. Z tej odległości może mógłbym rzucić się na nią z zaskoczenia. Prawdopodobnie mógłbym ją pokonać nawet ze związanymi rękoma. Zanim zdążyłem się zdecydować, usłyszałem głos z telefonu. Halo? Jej zimny głos brzmiał trochę inaczej przez telefon. Hałas w tle sugerował, że znajdowała się gdzieś na zewnątrz, może w restauracji albo barze karaoke. Halo? Czy mnie słyszysz? Tja. Słyszę, że nadal żyjesz. Przepraszam za rozczarowanie. Nie wydawała się być zadowolona moim przywitaniem. Może oczekiwała, że pogrążę się w panice i będę trząść się w kącie. Im bardziej chciała mnie przestraszyć, tym bardziej chciałem odgrywać obojętność. To nie był element żadnej strategii, tylko bezcelowy okaz oporu. Powinieneś to już wiedzieć do tej pory, ale powtórzę jeszcze raz. Nie próbuj uciekać, nie zadawaj pytań. Obserwuję cię. Jeżeli cokolwiek się stanie... Przerwała grożąc. Nawet jeżeli zgodzę się cię wypuścić, nie złamię umowy, jeżeli stracisz rękę albo nogę. Rozumiem. Nie potrzebowałem nawet zgadywać, co chciała powiedzieć. Stracić rękę albo nogę, zrzucić mnie z urwiska, bla bla bla. Do diabła. Nawet zgodzenie się wypuścić mnie żywcem było iście anielskie z jej strony. Większość nawet nie kłopotałaby się z utrzymaniem zakonnika przy życiu. Zakonnicy zazwyczaj są uciszani zaraz po otrzymaniu okupu, kiedy porywacze przygotowali się do ucieczki. Nie planowałem ufać jej słowom od początku. Jeżeli będę zgrywał zbyt miłego, mogę zostać zabity, nawet nie wiedząc jak. Czy mój ojciec zapłaci? Nie twój interes. Martw się tylko o siebie. Ale... Sranie w banie. I dlaczego miałbym się o to nie pytać, skoro od tego zależało moje bezpieczeństwo? Chciałem zapytać o więcej, ale bezlitośnie mi przerwano. Właśnie wracam, więc siedź na tyłku. To wszystko. Hej, zaczekaj! Zanim mogłem cokolwiek powiedzieć, rozłączyła się. Rozłączyła się zaraz po powiedzeniu, co chciała powiedzieć. Co za baba. Słysząc dźwięk zakończonego połączenia, wiedziałem, że złoszczenie się nie zrobi żadnej różnicy. Co powiedziała siostra? Wróciła się do mnie, kiedy tylko rozmowa się zakończyła i zapytała zmartwiona. W ciągu krótkiej chwili zastanowiłem się, co odpowiedzieć.
Odpowiedz szczerze. Kazała mi siedzieć na tyłku. Powiedziała, że niedługo wróci. O. Nie okazując żadnych emocji, po prostu zabrała mi telefon i osiadła z powrotem w kącie. Przypomniałem sobie, jak starsza siostra usiadła obok okna, paląc z widocznym zamyśleniem i niecierpliwością. Dla kontrastu ta dziewczyna była cicha, tylko siedziała tam trzymając razem nogi. Jak dużo rzeczywiście wiedziała o porwaniu? Nawet nie znała mnie, ani czym się zajmują. Jej starsza siostra poprosiła ją, aby mnie pilnowała, więc mnie pilnuje. Jej starsza siostra poprosiła ją, żeby ze mną nie rozmawiała, więc nie rozmawia. Czy chodzi o rezultat, czy o nagrodę? Nie miałem pojęcia i nie obchodziło ją to. Miała tylko wiarę w swoją starszą siostrę. Takie ślepe zaufanie było niedalekie głupocie. Prawie było mi jej żal. Czas wydawał się wydłużać, kiedy na coś czekasz. Nawet westchnąłem z ulgi, kiedy usłyszałem zbliżający się dźwięk. Silnik motocykla zgasł niedaleko stąd i zbliżające się kroki odbiły się echem na klatce schodowej. Dźwięk był pusty, ale miał pewien rytm. Nie było windy. Czy to było mieszkanie? Albo jakiś prywatny dom? Dosłyszałem kroki tylko jednej osoby, więc nikt z nią nie przybył. Wróciłam. Do pokoju weszła ta sama dziewczyna co dzień wcześniej, aka starsza siostra. Ten sam płaszcz co wczoraj, jej wyraz twarzy również się nie zmienił. Witaj w domu. Niepewna, co chodziło jej po głowie, spojrzała na mnie podejrzliwie i oddała plastikową torbę drugiej dziewczynie. Bento, jedz dopóki ciepłe. Siostro. Młoda dziewczynka wyszeptała coś do jej ucha. Nie mogłem zrozumieć kontekstu z tej odległości. Dziewczyna przytaknęła, gapiąc się prosto na mnie. Kiedy druga dziewczyna skończyła, ta podeszła do mnie z nożem. Sprawdziła więzy, nawet pociągając za nie kilka razy, aby się upewnić, czy na pewno był wystarczająco ciasny. Powiedziałem ci, że nic nie zrobiłem. Gdybym mógł uciec, to myślisz, że nadal bym tu był? Cicho. W takim razie zapytaj się jej. Rzuciła drugiej dziewczynie pytające spojrzenie, które zostało odpowiedziane cichym przytaknięciem. Jej głowa nawet się nie obróciła. Wyglądało na to, że bento było dużo bardziej ciekawsze niż sytuacja tutaj. Ciągnęła powietrze niezadowolona, ale nie mogła znaleźć przyczyny, aby się przyczepić, więc zaczęła śmiać pogardliwie. Wszystko jedno, i tak wątpię, że masz jaja, aby czegokolwiek spróbować. Masz bogatą mamusię i tatusia, którzy wszystko ci załatwiają od szkoły do pracy. Prawdopodobnie nawet od sprzątania macie pokojówkę. Sam nie potrafisz się nawet podetrzeć, przecież nie? No i znowu zaczyna. Te niedorzeczne pretensje były skierowane nie tylko do mnie, ale do każdego, kto miał lepsze życie od niej. Jaki był cel nienawidzenia tylu ludzi? Czy to cokolwiek zmieniło w jej życiu? Czy nie byłoby bardziej praktycznym, gdyby starała się coś zmienić, zamiast nienawidzić? Gdzie byłaś? Prawdopodobnie tylko bardziej by się nakręciła, gdybyśmy kontynuowali, więc zdecydowałem zmienić temat, żeby uniknąć kłopotów. O, na pewno chciałbyś to wiedzieć, co? Nie dając mi spokoju, podniosła brwi prowokująco. Westchnąłem bezradnie i nastawienie do niczego nie prowadziło. Zacznij jeść, nie patrz na mnie. Dopiero po tym, jak to powiedziała, zauważyłem, że młoda dziewczyna nie ruszyła swoich pałeczek, pomimo że otworzyła swoje bento, tak jakby czekała na starszą siostrę, żeby mogły zacząć jeść razem. Już jadłam obiad, nie musisz mi nic nie zostawiać. Rozluźniła zmarszczone czoło i przyjaźnie pogłaskała dziewczynkę po głowie. Na jej twarzy zagościł nawet uśmiech. Dziewczynka przytaknęła posłusznie. Nawet nie znając ich, mogłem zauważyć, że są blisko. Wręcz przeciwnie,
Znając ją, trudno mi było uwierzyć, że była zdolna do takich gestów. Więcej pytań pojawiło się w mojej głowie, kiedy zobaczyłem ich interakcję. Przy takiej spoufałości, jaka dokładnie była ich relacja? Dźwięk wody płynącej w łazience przypomniał mi, że nie brałem prysznica od 2 dni. Czułem się z tym niewygodnie, pomimo że prawie się nie ruszałem czy pociłem. Byłem w stanie oddać połowę moich własności za gorący prysznic i zapłacić moimi przyszłymi dochodami za filiżankę czekolady w zestawie. Dziewczynka ewidentnie zgłodniała, ponieważ szybko i szczęśliwie zjadła ryż. Zwracała na mnie uwagi. Jej sylwetka wyglądała nadzwyczaj krucho i drobnie z tej pozycji. Nadal nie mogłem uwierzyć, że była porywaczką. Jaka rodzina pozwoliłaby jej robić coś takiego? Bez znaczenia. Biorąc pod uwagę moją własną rodzinę, nie miałem prawa krytykować innych. Fiu! Dziewczyna wyszła z łazienki, trzymając swoje włosy. Umyła tylko twarz, skoro nie było ciepłej wody. Światło lśniło na jej twarzy, przemieniając jej bladą cerę w trochę bardziej różową. Mimo tego wyraz jej twarzy był nadal zimny niczym lód. Na co się gapisz? Widocznie zauważyła moje spojrzenie i zapytała się z podniesionymi brwiami. Nic, po prostu od dłuższego czasu nie brałem prysznica. Pani czuż myśli, że to jakiś bogaty hotel? W takim wypadku zadzwoniłbym po obsługę klienta z powodu marnej jakości. Paplaj tak dalej, to zobaczysz, co się stanie. Nieważne. Parsknęła ze wzgardą, potem podeszła do okna, żeby lekko potrząsnąć ramieniem dziewczynki. Dziewczynka skończyła swoje bento i zasypiała oparta o ścianę, pomimo wysiłków, aby pozostać na jawie. Idź spać do łóżka, w ten sposób się przeziębisz. Skinęła śpiąco i wdrapała się do łóżka. Posłusznie. Nie zwracając uwagi na cały kurz na nim, złapała za pościel i położyła się. Może była bardzo zmęczona. Nie zajęło jej długo, żeby zasnąć, zostawiając w pokoju jedynie odgłos miarowego oddychania. Starsza dziewczyna podeszła do okna, otworzyła swoje bento i zaczęła je jeść szybko. Nic dla mnie? Nękany zapachem jedzenia, nie mogłem powstrzymać się od zapytania. Możesz jeść krakersy. A może chociaż kubek kawy? Mam pieniądze w plecaku. Od ciepłego obiadu wolałem trochę gorącej kawy, aby zrelaksować moje nerwy. Kończyłeś? Nauczyłem się, że protestowanie w niczym nie pomaga. Dodatkowo ból głowy był jeszcze bardziej nieznośny bez kawy. Wyglądała na strapioną, więc jadła dalej, nieobecnym duchem. Ciągle jednak bawiła się pałeczkami. Zdaje się, że kompletnie bez przyczyny. Proszę, przestań bawić się jedzeniem. Nawet jeżeli nie jesteś w humorze. Ja mogę je zjeść, jeżeli nie masz apetytu. Głód w połączeniu z gniewem zrodziły tą sugestię. Myślę, jak sprawić, żebyś się zamknął. Wątpię, aby to rozwiązało twój problem. Jednak zauważywszy jej pochmurne spojrzenie, zdecydowałem się nie odpowiadać. Składając do kupy wszystkie poszlaki, łącznie z jej reakcją, mogłem dojść tylko do jednej konkluzji. Nie udało ci się skontaktować z moim ojcem. Jak ty? Próbujesz mnie wyrolować? Dawszy sobie sprawę, że się bezmyślnie wygadała, jej twarz znowu błyskawicznie spochmurniała. Nie, nie miałem nic na myśli. Po prostu myślałem. Obawiając się, że może stracić panowanie, natychmiast próbowałem zrzucić winę. Jednakże ona nagle wstała. Wywyższasz się nade mną? Myślisz, że łatwo mnie oszukać, co? Zagryzła wargę, gapiąc się na mnie z czystą nienawiścią.
i głos zimniejszy niż kiedykolwiek. Wcale nie! Po prostu zgadywałem. Musi coś być nie tak. Wątpię, by policja się tak szybko dowiedziała. Słuchaj, ja... Jej reakcja przekroczyła moje oczekiwania. Próbowałem się wytłumaczyć, ale ona nie przestała iść w moim kierunku. Zbliżała się bliżej i bliżej, z nożem w ręku. Jej oczy błyszczące od histerii. Czy naprawdę zamierza to zrobić? Teraz naprawdę po raz pierwszy w życiu obawiałem się śmierci. Wyglądała jak osaczone zwierzę, które próbuje czegokolwiek w desperacji. Nie opieraj się. Nie zabije mnie, zanim nie dostanie pieniędzy. Jeżeli opór był daremny, to zdecydowałem się zamknąć oczy i zacisnąć zęby, mając nadzieję, że nie będzie kontynuować. Poczułem jej delikatny zapach, jej włosy na moim policzku oraz jej przyspieszony oddech. Co to za zapach? Niewiarygodne, że w takim momencie życia i śmierci myślałem o czymś tak nieistotnym. Zimne uczucie na mojej skórze. Ostrze było tuż przy moim sercu. Proste pchnięcie i weszłoby głęboko w moje ciało. Otworzyłem oczy i ujrzałem spojrzenie czystego lodu przede mną. Nie kłam mi. Głos przy moim uchu był cichy, ale wyraźny. Powtórzę to jeszcze raz. Nie kłam mi. Jeżeli będziesz się wywyższał, to pożałujesz tego. Jej głos był spokojny, a nóż stabilny. Nie oznajmiła, jak miałaby to zrobić, ani nie pytała o moje potwierdzenie, ale ta groźba była silniejsza niż cokolwiek wcześniej. Słowa ugrzęzły mi w gardle. Byłem sparaliżowany do tego stopnia, że nie mogłem nawet mrugnąć. Mówiła poważnie. Mogłem czytać emocje w jej oczach. To był czysto morderczy zamiar. Nie ma wątpliwości. Zrobi to, jeżeli się nie posłucham. Mam dosyć ludzi takich jak ty. Nie myśl sobie, że nie potrafię. W najgorszym wypadku po prostu umrę razem z tobą. Nic wielkiego dla kogoś takiego jak ja. Skończyła zdanie, oddaliła ode mnie nóż i poszła z powrotem pod okno. Leżałem tam na podłodze bez ruchu. Moje napięte ciało nadal dygotało. W tym momencie potwierdziłem jedno. Mogli mnie zakończyć w dowolnej chwili. Mniemanie, że nie mogła mnie dotknąć przed otrzymaniem pieniędzy albo posiadanie planu zapasowego, nic dla nich nie znaczyło. W tym momencie nie miała nic do stracenia. Wziąłem głęboki wdech, spojrzałem w kierunku okna. Tak się zawsze uspokajałem od dzieciństwa. Moje cele się nie zmieniły. Lampa biurowa kreśliła długi cień od niej. Co przed chwilą zaszło, nadal mnie trochę szokowało. Bynajmniej, skoro jeszcze nie skontaktowała się z moją rodziną, to nadal była szansa. Wziąłem głęboki oddech, zebrałem odwagę i odezwałem się do niej. Mam propozycję. Kontynuowała gapienie się przez okno w bezruchu, nie pokazując zainteresowania moim pytaniem. Wypuść mnie teraz, oddam ci wszystkie moje pieniądze. Może nie jest ich dużo, ale to nadal 70-80 tysięcy NTD w sumie. I obiecam, że nikomu nic nie powiem. Wiedząc, że musi mnie słuchać, kontynuowałem nawet bez odpowiedzi z jej strony. Możesz zaprowadzić mnie do bankomatu, jeżeli chcesz, albo zrobić to jakkolwiek byś wolała. Przecież nie chcesz, aby cała sprawa się rozbuchała. Po co się upierać? Użyłem ostatku moich sił, aby ją przekonać. Biorąc pod uwagę jej położenie, starałem się zaproponować coś korzystnego dla obu stron. Wierzyłem, że nikt by nie ryzykował własnego życia, jeśli nie było innej opcji.
nadal nie jest za późno. Pomyśl o tym. Oczekiwanie było tak długie, że myślałem, że nie będzie odpowiedzi, ale w końcu zwróciła się głową do mnie. Nie było szału w jej oczach, tylko zmęczenie. Dlaczego miałabym ci wierzyć? Dlaczego miałabym wierzyć, że oddasz mi pieniądze, nigdy nie zadzwonisz na gliny? Ja... Nie mogłem odpowiedzieć przez niezdecydowanie. Trudno w ogóle było stworzyć sytuację, w której obie strony mogły sobie zaufać. Nie zgodziłbym się iść na takie warunki na jej miejscu. To ja miałem władzę, gdybym odzyskał wolność. Nie byłaby w stanie nic zrobić, aby powstrzymać mnie przed powiadomieniem policji. Brak odpowiedzi? W takim razie morda w kubeł i nie marnuj mi czasu. Zamiast oddawać swój los w moje ręce, wolała wierzyć sobie. Cała moja zebrana pewność siebie zaczęła się rozwiewać i chwilowo byłem bez pomysłów. Ale gdyby udało mi się kontynuować... Więc jak mogę uzyskać twoje zaufanie? Zapytałem swoim ostatnim gramem odwagi. W parze z jej wyrażem ze oczu mogłem dojrzeć słabość pod jej zimnym spojrzeniem. Ucichła i gapiła się, aby rozważyć moje pytanie. Potem gorzki uśmiech ukazał się na jej twarzy. Nie wiem. Odwróciła się do okna i powiedziała to cicho ponownie. Nie wiem. Jaka jest wasza relacja? Więc, jaka jest wasza relacja? Zachowywały się jak rodzeństwo, ale ich wiek nie był nawet zbliżony. Nie jestem nastroju na pogaduszki i lepiej, żebyś siedział cicho. Siedź cicho. O. Zamknąłem się po usłyszeniu niezadowolenia w jej głosie. Po tym, co przed chwilą się zdarzyło, nie miałem odwagi, aby ponownie jej złościć. Jak dużo ona wie o porwaniu? Zapytałem ją o dziewczynkę, mając nadzieję zdobyć więcej informacji. Nie twój interes. Mając cała zmieniła temat, ale po chwili kontynuowała. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Zmusiłam ją do pomocy. O. Byłem zaskoczony tą odpowiedzią. Myślałem, że zepchnie odpowiedzialność na nią. Ale teraz brzmiała, jakby ją chroniła. Co za ciekawa relacja. Wydaje się ci bardzo ufać. Kupiła się na mnie, przygryzając wargę, ale jej wewnętrzne zamieszanie było jasne. Nic nie wie. Dziewczynka zwinęła się w łóżku, ciasno trzymając pościel. Wydawało się, nawet w nocy nie miała spokoju. Dziewczyna westchnęła lekko, a potem zwróciła się ku mnie, aby ponownie podkreślić przekaz. Zmusiłam ją tutaj i to był mój pomysł, moja decyzja. Powtórzyła się, jakby bała się uwikłać dziewczynę. Rozumiem. Powiedziałem powierzchownie, wiedząc, że to nie była prawda. Nie byłaby taka posłuszna, gdyby była zmuszana, a na pewno nie broniłaby swojej starszej siostry. Nie jestem pewien, co to za marka, ale zapach ich nie jest aż taki zły, jak myślałem po wdychaniu go przez jakiś czas. Co w niebieskim opakowaniu? Co to za marka? Powinienem zapytać o nie. To może być wskazówka, która może pomoże ją zidentyfikować.
Jakie papierosy palisz? Co? Chcesz spróbować? Nie, dzięki. Więc po co pytasz? Myślę, że mają specyficzny zapach. Stwierdziła, że wyjawienie tego niewiele mi powie, więc po prostu odpowiedziała. Light 7. Mój ojciec palił tylko takie. Twój ojciec? Opuścił nas dawno temu. Gówniany człowiek, który ma gdzieś swoją rodzinę. Jeśli kiedykolwiek go spotkam, to go zabiję. Wiedząc, jak gniewna się stała, znalazłem coś dziwnego. Czy to nie było sprzeczne? Nienawidzić kogoś i jednocześnie palić te same papierosy, co on? Robiło się późno, a ja nadal nie mogłem znaleźć sposobu na zmianę sytuacji. Zamiast ucieczki albo czekania na okup, najbezpieczniej było przekonać ją do wypuszczenia mnie. Sytuacja nadal mogła być rozwiązana bez rozgłosu. Nie będzie tak łatwo, kiedy wciągnięta zostanie policja. Ale jak? Mimo, że wiedziałem, że się zawahała, to nie mogłem zdobyć jej zaufania. Więc jak musiałem najpierw zdobyć jej zaufanie? Nagle wibracje przerwały ciszę. Spojrzała na ekran telefonu i lekko podskoczyła, jak porażona prądem. Opuściła oczy, aby przeczytać wiadomość. Niosła kąciki ust, ale nie wydawała się być zadowolona. Co się dzieje? Miałem złe przeczucia i natychmiast zapytałem. Będziemy mieli telefon w ciągu 10 minut. Powiedz swojemu ojcu, aby zabulił, jeśli chcesz wrócić do domu. Niespodziewany zwrot wydarzeń natychmiast zmroził mi krew. To było zdecydowanie za szybko. Byłem naiwny, myśląc, że nadal mam czas, aby ją przekonać. W chwili, w której skontaktuję się z moją rodziną, nie będzie powrotu. Policja zacznie podejmować działania, rodzina zacznie przygotowywać okup, a porywacze przygotowują ucieczkę. Co teraz? Co teraz? Szybko przejrzałem w głowie wszystkie możliwości, ale nie mogłem wymyśleć rozwiązania. Nie mogę przestać myśleć. Musi być wyjście. Czas mijał sekunda po sekundzie i nie miałem czasu na wahanie. Chcesz pieniądze, prawda? Czy naprawdę nie ma innego wyjścia? Bez innych możliwości dałem z siebie wszystko i krzyknąłem do niej. Nie dając jej szansy na przemyślenie, kontynuowałem po krótkiej pauzie. Wypuść mnie, a dam ci wszystkie moje pieniądze jako dowód mojego milczenia w tej sprawie. Przemyśl to. Naprawdę myślisz, że tak łatwo dostaniesz okup? Godzisz się na granie wchowanego do końca życia? Jeżeli to... Nie mogłem dokończyć mych słów. Widząc wyraz jej twarzy, wiedziałem, że po wszystkim. W nocnym świetle wyglądała niemal jak sen, zbyt pusty i przezroczysty, aby go dotknąć. Ten uśmiech nie mógł ukryć bezradności i skruchy w jej oczach. Cisza i bezmierny smutek. Teraz już nie ma powrotu. Jej głos był niespodziewanie spokojny. Nie zawierał złości ani oskarżenia, tylko wyznanie, że w tym prostym wyrażeniu poddała się swojemu życiu bez nadziei. Nic nie było bardziej przekonujące niż to wyrażenie. Więc nawet ona mogła wyrazić taką beznadzieję. Nie było powrotu już od długiego czasu. Telefon zawibrował ponownie. Widząc, jak podnosi telefon, nie miałem nic do powiedzenia. Powinienem wiedzieć. Od momentu, kiedy zadzwonił telefon, nie, od samego początku, nie miała innych możliwości, tylko to. W brzesku księżyca trybiki zaczęły obracać się szybciej. Dziewczyna włączyła telefon. Ekran błysnął godziną. 3 rano. Jedynym dźwiękiem w pokoju był miarowy oddech. Chłopak ostatecznie nie mógł się oprzeć chęci snu. Chcesz pieniądze, prawda? Czy naprawdę i nie ma innego wyjścia? Pamiętając jego słowa, determinacja w jego oczach przekroczyła jej oczekiwania. Możliwe, że nie był taki bezużyteczny, jak myślała.
Nie było żalu w jej decyzji, tylko lekki posmak ironicznego smutku. Aż do tego momentu nikt nigdy nie przejmował się, czego chciała, próbując ją przekonać, aby nie łamała prawa. Żadnych więcej, każdy powinien troszczyć się o swoje życie, albo przestań pytać innych o pomoc. Nie było odwrotu. Albo dostanie pieniądze i spłaci dług, albo zostanie aresztowana. Dziewczyna podniosła głowę i spojrzała w gwiaździste niebo, stojąc obok okna niczym statua. Gwiazdy błyszczały, jak jej niespokojny umysł. W końcu zrobiła szybki wydech. W najgorszym wypadku po prostu umrę razem z nim. Cichy głos dziewczyny wyparował w pokoju razem z dymem papierosa.